Pelaudycja. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej, 12. El audycji. Przywitałem Was utworem Przemysława Rudzia, antologii marsjańskiej, część 13. Cały album Antologia Marsjańska został wydany w 2021 roku i zawiera aż 17 kompozycji. Do powstania muzyki zainspirowało pana Przemka 17 noweli polskich autorów nurtu science fiction, zebranych pod jednym tytułem Mars. Ja wybrałem ilustrację do Parabellum Mirosława Piotra Jabłońskiego. Na płycie jest to utwór numer 13. Wyraźnie słychać, że w tym przypadku 13 nie jest pechowa. Kilka słów opowiem o obecnym wydaniu El Audycji. Otóż ma ona tytuł 2021. Zaprezentuję Wam utwory, które zostały skomponowane lub wydane w 2021 roku. Myślę, że czasami będą ukazywać się takie rocznikowe wydania El Audycji.
Nie jest to oczywiście The Best of 2021 lub Greatest Hits of 2021. Są to jednak utwory, które po prostu mi się spodobały, które czymś zwróciły moją większą uwagę. Dlatego dobór utworów jest oczywiście bardzo subiektywny. Niemniej jednak jest to zawsze świetna polska muzyka elektroniczna. Kolejnym utworem, który chcę Wam zaprezentować, to kompozycja Zapach przyszłości. Autorem jest wałbrzyski artysta Grzegorz Stanulewicz, który komponuje od wielu lat. Jego muzyka była również prezentowana w audycji Jerzego Kordowicza w Radiowej Trójce. Zapraszam do słuchania. Gdy w 2015 roku ukazał się album Nemo Piotra Kozłowskiego, wiedziałem, że muszę zwrócić uwagę na tego artystę. Stworzył wtedy muzykę lekką, łatwą i przyjemną, jednakże świetną. Lata mijały, nastał rok 2021.
i ukazał się album Na krańcach wszechświata. Bardzo dobry album. Oczywiście inny niż wspomniany przeze mnie Nemo. Bardziej dojrzały, tematycznie zupełnie kosmiczny. Piotr Kozłowski ma swój styl, który bardzo mi odpowiada. A utwór z jego najnowszego albumu zaraz usłyszycie. Zapraszam do słuchania. La 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 la
Aktywnym muzykiem, który systematycznie tworzy, jest Michał Solo Solarz. Na jego YouTube'owym kanale są covery, jednak znacznie więcej jest jego autorskiej muzyki. Chciałbym zaprezentować Wam Look at Her Face. Utwór ukazał się oczywiście w 2021 roku, więc pięknie wpasowuje się w temat obecnego wydania. Zapraszam do słuchania. We'll be right back.
Najnowszym dziełem Roberta Kanana jest album ATA – The Power of Light. Muszę przyznać, że pan Robert raz zawieszonej na wysokim poziomie poprzeczki nie opuszcza. Album jest świetny. Muzyką kompozytor oddaje hołd światłu, a ja z wielką radością przedstawiam wam jeden z elementów płyty – Old Raven's Legend. Zapraszam do słuchania. Z wielką radością przyjąłem do wiadomości fakt, że Thomas wydał nowy album. Fantasy Stories to pięknie nakreślony, fantastyczny świat dalekiej północy. Rozległe przestrzenie, które muzycznie namalował Thomas, zapraszają mnie do eksploracji.
a ja oczywiście korzystam z tego zaproszenia. Z tej podróży przyniosłem Midgard, utwór, który chcę Wam teraz zaprezentować. Zapraszam zatem do słuchania. Artysta, który nie próżnuje i dużo tworzy, to Wanderson. Jego utwór, który chcę Wam przedstawić z 2021 roku, jest szybki, zdecydowany, rytmiczny, transowy. Nosi tytuł Goa Trance i jest czwartą odsłoną tego projektu. Zapraszam do słuchania. Transowe klimaty, jeżeli ktoś lubi, a wierzę, że tak, za chwilę wypełnią Waszą muzyczną przestrzeń.
Nakładem God Records ukazał się w 2021 roku rewelacyjny album Józefa Skrzeka – Wiator. Muzyka z tego albumu powstawała w latach 1995-2000, ale pełne wydanie tego materiału przypadło na rok ubiegły. Ja postanowiłem zaprezentować Wam utwór, który jest 22. kompozycją na krążku. A zatem czas na utwór Szczęśliwi z miasta N. Zapraszam do słuchania. Drodzy, utwór, który usłyszycie za chwilę, został stworzony w 1986 roku. Natomiast w roku 2021 nastąpiła jego reaktywacja? Został wydany przez God Records na albumie For Better Sound. Kompozytorem jest Krzysztof Duda, a utwór nosi tytuł
Miasto ze starej pocztówki. Zapraszam do słuchania. Kompozycja, którą Wam teraz przedstawię, to cover. Utwór skomponował Ian Hammer na potrzeby serialu Miami Vice. Temat Crocketta doczekał się bardzo wielu wykonań. Niektóre były lepsze, inne były gorsze. W 2021 roku Piotr Zilbert, bardzo zdolny syntezatorzysta, podjął ten temat ponownie. Biorąc pod uwagę współcześnie brzmiące instrumentarium, talent pana Piotra i jego zaangażowanie, Crockett's Theme jest świetnym współczesnym utworem. Zapraszam do słuchania.
Ponieważ wybrzmiały ostatnie dźwięki utworu skomponowanego do Miami Vice, powoli, acz nieubłaganie zbliżamy się do końca obecnego wydania El Audycji. A ponieważ koniec już jest blisko, to zaraz, za chwilę, pojawi się... Elwrzuta. Dzisiejszą Elwrzutą jest utwór artysty, którego jeszcze nie miałem przyjemności Wam przedstawiać. Tym zagranicznym artystą, który uświetnia obecne wydanie, jest Michael Brickner, a jego kompozycja The Crossing of Zone 3 Part 5 przez 10 minut będzie wybrzmiewać i przypominać najlepsze lata szkoły berlińskiej, która ma się świetnie. Zapraszam do słuchania.
To był już ostatni w dzisiejszej 12 L audycji utwór. Dziękuję za uwagę. Myślę, że dobór kompozycji, bardzo subiektywny, ale za to ciekawy, przypadł Wam do gustu. Żegnam się z Wami życząc wszystkiego najlepszego na nowy rok. Przede wszystkim dużo zdrowia oraz jeszcze więcej zdrowia. Do usłyszenia. Hej, to nie jest koniec. Został jeszcze bonus.